Już kiedyś wspominałem na ten temat, że jeżeli idziesz do dentysty, to nie oszukuj dentysty, że cię nie tam boli, gdzie cię boli. Już kiedyś wspominałem, że jeżeli chodzi o ciebie samego, to jak idziesz do lekarza, to bądź szczery i uczciwy. Ułatwi to tobie osiągnięcie celu, wyzdrowienie. I wspominam jeszcze raz, ponieważ odkryłem niezwykłą rzecz, że ludzie, którzy przychodzą do mnie z problemem, są gotowi przedstawić ten problem w całości. W całości opowiedzieć o tym problemie, który chcą rozwiązać. Czyli opowiedzieć każdy szczegół danego problemu, z wyjątkiem nieważnych fragmentów, z wyjątkiem zupełnie według nich nieważnych szczególików. Te nieważne według nich szczególiki pomijają. Świadomie pomijają, bo są to nieważne, maleńkie szczególiki. To, że te szczególiki są kluczowe dla całej sprawy, to jest oczywiste nie tylko dla ciebie, ale dla każdego. Tylko te szczególiki są świadomie pominięte. I następuje taki dzień, kiedy delikwent, który chce pomocy, przyznaje się wreszcie, na czym polega problem i tłumaczy, że to był taki maleńki drobiażdżek, którego nie chciał zawracać gitary tym małym drobiażdżkiem. I wtedy ja zauważam, że jeszcze czegoś brakuje do tej układanki. Do tej układanki brakuje jeszcze pewnej informacji, którą jego danego delikwenta, klienta, pacjenta, którego podświadomość niechcący usunęła. Gdyż oprócz tego, co on świadomie nie dopowie, to podświadomość też swoje ukryje. I dlatego, kochani, dobrze, zwracam się do was. Drogie pochwiczanki, jak przychodzicie do mnie, to naprawdę to, że ja dużo wiem, to wam bardzo przeszkadza. Bardzo wam to przeszkadza w tym, żeby powiedzieć, gdzie jest problem. Czemu? No bo ja za szybko mógłbym się domyślić, jak wam można pomóc, prawda? A wy bardzo chcecie zrezygnować ze swojego problemu z pochwicy i ten problem z pochwicą jest oczywiście jeden i tylko jeden. I ten problem jeden, jedyny z pochwicą to jest taki, że ty nie możesz, a nie taki, że w większości przypadków twoja podświadomość ukrywa, że tak naprawdę to, że nie możesz, to jest prawda, że nie możesz. A czemu nie możesz? Bo jest jeszcze mały drobiazg. Ty nie chcesz. Czegoś nie chcesz. Nie chcesz albo z tym facetem, ani albo na przykład wykonywać ćwiczeń, albo na przykład nie chcesz zmienić zdania, albo nie chcesz wyzbyć się lęku, albo nie chcesz zmienić podejścia do seksu, bo ty nie chcesz na wesoło. Ty chcesz, żeby ten seks był jak zesłańce z kazańców na wsybie. Wszyscy zgodni w jednym kierunku, ale nikt się nie cieszy. Z wyjątkiem oficera śledczego. No może on też się nie cieszy. Dlatego, droga pochwiczanko, jeżeli chcesz zrezygnować z pochwicy, to zrezygnuj ze swoich tajemnic, które robisz sama sobie, bo mnie nie zależy na tym,
To ma być twój seks, to ma być twój partner i to ma być twoja radość i twoje szczęście. A nie twoja... A nie twoje poddanie się temu strasznemu procederowi, który się nazywa seks. Koniec.